Cześć, z tej strony Mike. Witam Was w kolejnym odcinku z serii NewsFlash. I dzisiaj ze względu na to, że jutro wyjeżdżam do Elbląga i jest troszeczkę więcej newsów, chociaż nie tak dużo, jakby mi się wydawało, że mogłoby być. Pewnie przez to, że cena spadła, to i ludzie stracili chęć do pisania newsów, no ale jak zwykle przechodzimy. No i kawałek podsumowania pod koniec, także nie będziemy tracić czasu. Przechodzimy do newsów. Na początku, oczywiście ze strony bitcoin.pl.org. Informacja o tym na pewno każdy z Was kto ma giełdę na BitBayu, Dostał maila o tym, że Uga Bitbay ogłosiła zamknięcie rynku Monero. Największa polska giełda kryptowalut, Bitbay, ogłosiła, że 19 lutego zostanie zakończona obsługa rynku Monero z dniem 19 lutego 2020, oczywiście zapomniałem dodać. Oferty kupna i sprzedaży zostaną anulowane. 29 listopada 2019 zakończy się przyjmowanie depozytów w tej kryptowalucie. Jest pod Bitbay'a. Poczekajcie chwilkę, ja postaram się tego maila odszukać. Już maila oczywiście odszukałem. Generalnie to, co nas interesuje tutaj, czyli ten spis 29 listopada 2019, zablokowanie możliwości wpłat XMR oraz wypłat XMR na czas forka fork sieci XMR. Później o 19, 19 lutego 2020 roku, także sporo czasu jeszcze jest, zamknięcie rynków XMR i anulowanie ofert, a do maja ostateczny termin wypłat XMR, czyli krótko mówiąc, krótko mówiąc, zamykają Monero, musicie wypłacić, chociaż Kowalski podniósł tutaj pewnego rodzaju problem, bo tak naprawdę oni zgodnie z prawem nie mogą tego przejąć, a jest coś takiego, że nie każdy musi być zweryfikowany na BitBayu, a może posiadać Monero i tu jest generalnie problem. Więc, no cóż, szkoda, smutny dzień dla społeczności, no ale tak to jest, jak się jest w Unii Europejskiej, to się wszystkiego rodzaju bzdurne AMLD 5 i tak dalej przestrzega. No cóż, dobra, nie będziemy tutaj gadać, przechodzimy do kolejnej informacji i zobaczycie, że postęp czy właściwie przesuwa dalej, jest postęp w tej ustawie w południowej Korei, która chce zapewnić legalne podwaliny pod kryptowaluty. Zobaczcie, że tak South Korea's National Assembly dalej puszcza ten swój projekt ustawy, czy też ustawę, która zapewni legalną podstawę dla kryptowalut w tym kraju, tak, będą one, E, wirtualne waluty będą sklasyfikowane e, jako cyfrowe aktywa i chcą wprowadzić przejrzystość i transparentność, jeśli chodzi o rynki krypto w południowej Korei. Zostało to oczywiście ogłoszone przez gazetę koreańską Jung-ang Daily. E, będą musieli oczywiście wszystkie, zobaczcie, wszystkie biznesy kryptowalutowe będą musiały zarejestrować się jako, z, pod, jako znaczy, w Financial Intelligence Unit. Oczywiście jest to, tak będą. A tu jest ciekawe, w tej jednostce to jest chyba jednostka Financial Services Commission FSC. Aha, to jest tak, to jest jednostka tej FSC, to jest odpowiednik naszego KNF-u. No cóż, ja zawsze twierdziłem, że jakiekolwiek regulacje, czy też dobre regulacje są lepsze niż brak regulacji. Także moim zdaniem dobry ruch ze strony Korei Północnej, przepraszam, Południowej. No i zobaczcie teraz kolejny news, fajny ze Stanów Zjednoczonych, operator. ATMów bitcoinowych, zwanych potocznie Bitometami, podpisuje partnerstwo z największym jakimś tam operatorem Shopping Mall, to jest jakieś tam galerii handlowych chyba tak, w Stanach Zjednoczonych zobaczcie, jest napisane tak, że BitStop podpisał z Simon Malls i będą instalować w wielu lokalizacjach te atm -y Bitcoina. Bardzo fajna sprawa. Zobaczcie, strategiczny czas dla instalacji ATM-ów w lokalizacjach Simon Mall. Użytkownicy czy tam klienci będą mogli kupować Bitcoina podczas robienia, podczas robienia zakupów z okazji Black Friday, a także jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o zakupy świąteczne, Świąt Bożego Narodzenia. I zobaczcie, także jest, oni twierdzą, że są licencjonowani i regulowani, ale to ciekawe, czyli to nie do końca jest tak chyba chcą rozwinąć swoją sieć bitomatów do ponad 500 lokalizacji w 2000, do końca 2020 roku. Sieć się oczywiście rozwija. Różne kraje różnie do tego podchodzą. W Polsce nie ma żadnej weryfikacji, są tylko ograniczenia ewentualnie kwot. W, w Kanadzie wiem, że tam były jakieś skanowanie i tak dalej, no ale wiadomo, że to nie do końca tak łatwo da się zrobić taką weryfikację na tym Bitomacie, bo zawsze można na kogoś to kupić. I zobaczcie, to jest ciekawa informacja, kolejny news. CFTC, czyli ee, już nie pamiętam tego skrótu, tak? A, Community Futures Trading Commission, CFTC, czyli to jest ta komisja jakaś tam handlu i jakimiś tam tymi różnymi towarami i tak dalej, federalna komisja oczywiście pozyskała 1,3 miliarda dolarów w roku fiskalnym 2019 od projektów, które zostały ukarane oczywiście. To jest ciekawe, zobaczcie, jest tutaj miliard 321 milionów 46 Jest to 31%, 39% więcej niż w poprzednim roku. Oczywiście to są różnego rodzaju firmy, nie tylko uszuści, ale także działające w sposób nie do końca legalny no cóż ja tu mogę powiedzieć, tak, blockchain, cyfrowe aktywa i inne, inne twory e, stanowią, właściwie jest to wypowiedź, tak, e, jakiś tam Research Unit Lab ftc tak, e, wielką, wielką obietnicą dla naszej ekonomii, e, w, teraz jest czas, aby Lab ftc odegrała nawet większą rolę e, i pracowała nad, nad stworzeniem i napisaniem reguł dla tych produktów, nowych produktów, które zmieniają oblicze gospodarki. To jest bardzo, to jest bardzo fajna sprawa. No cóż, zobaczymy, zobaczymy, jak to wygląda. Kolejny news z Końdeska tym razem, zobaczcie, że platforma Omni będzie miała problem i generalnie zamyka swój, zamyka swój warsztat, tak. Będą zwijali swoje operacje, tak, i zamykali platformę do końca roku. Zobaczcie, że tutaj Coinbase podpisał umowę z Omni i zatrudni tych członków tego zespołu inżynieryjnego. Przechodzimy sobie do kolejnego newsa i zobaczcie, że twórca Telegrama, du Durow, oczywiście będzie zeznawał w sprawie, w sprawie agencja SEC przeciwko, przeciwko Telegramowi o prowadzenie nielegalnej jakiejś tam zbiórki naruszającej zasady, tak, zebrali 1,7 miliarda dolarów przez sprzedaży. To ciekawe, ta zbiórka nie była prowadzona z tego, co wiem, nie, nie, nie mogły osoby jakieś tam z ulicy kupować tych tokenów, dopiero później jakiś tam oddział Telegramu, czy jakiś tam jeden z głównych inwestorów zaczął to sprzedawać i tak dalej. Więc generalnie będzie zeznawał właśnie CEO Paweł Durow i inni, dwóch innych pracowników, tak, będą w sprawie SEC kontra Telegram. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, zobaczymy, co oni powiedzą. Oczywiście, tutaj jest jakiś dokument wklejony i tak dalej. Dobra, przechodzimy do kolejnego news'a. I zobaczcie, że jednym z celów Chin jest wprowadzenie swojej centralnej waluty, ale na początku do płatności detalicznych mówi, mówi jakiś tam były, e, były wysoki, jakiś tam wysoko postawiony urzędnik, tak, ten senior, tak. Są dwa cele na inter, międzynarodowych kryptowalut. Pierwszym jest, który jest zgodny również z, winią, z wizją Chin, jest to stworzenie cyfrowej, cyfrowej waluty, cyfrowego systemu płatności, właściwie który będzie używany w sprzedaży detalicznej w kraju. Innym celem jest oczywiście stworzenie transgranicznego, czy tam międzynarodowego, międzynarodowego systemu systemu, który można powiedzieć, będzie. Będzie dla inst międzynarodowych instytucji płatniczych. No cóż, zobaczymy. Na pewno trzeba obserwować tą sytuację, bo, bo tak to wygląda. OK, przechodzimy do kolejnego newsa. Kolejnym newsem jest oczywiście Czerwony Krzyż uruchamia blockchainową platformę dla lokalnych walut właśnie Red Cross Society, czyli jakieś tam stowarzyszenie Czerwony Krzyż dla lokalnych kryptowalut w Kenii. No, Kenia jest tutaj, można powiedzieć, ten kryptowalut, ma tu pewnie chodzi o jakąś tam dobroczynność i tak dalej, i tak dalej. No cóż, będziemy, będziemy to wszystko obserwować. Fajny ruch. I moim zdaniem, dobroczynność, w ogóle cel, działalność charytatywna jest jednym z lepszych zastosowań kryptowalut, ze względu na to, że tam jest też bardzo dużo wałków, bardzo dużo pieniędzy się gdzieś tam. Sprzeniewierza. No i na końcu zobaczcie. Mike Nowograd znowu rysuje linię na piasku, jeśli chodzi o cenę ocenę bitcoina, tak. Zaszokował oczywiście spadek poniż, poniżej 7 tysięcy, zaszokował bardzo wielu, bardzo wielu ludzi, tak. I zobaczymy, gdzie on tutaj sobie <noise> wykresy nie, nie kłamią. Dalej kocham bitcoina, tak. Stwierdził on ostatnim razem między 7 a 10 tysięcy, a teraz. Bitką utknął między 6000. Zobaczcie, daje cenę do środy, do, od, odzyska tysiąca dolarów. No cóż, zobaczymy, zobaczymy, jak to wygląda. No jest to oczywiście post, majka na Dobra. Przejdźmy sobie teraz do jakiegoś małego podsumowania. Jeśli chodzi o podsumowanie, to tak, nie będzie kryptoniusów jutro ze względu, że wyjeżdżam do Elbląga, Blockchain strefa Elbląg. Link wrzucę Wam oczywiście w opisie pod filmem. Zapraszam wszystkich, którzy mają gdzieś tam blisko spotkanie społeczności, coś takiego jak CryptoStock, tylko w blogu. Dostałem zaproszenie, oczywiście będę tam do, do czwartka, ale w czwartek rano wracam. Jadę oczywiście samochodem. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jeszcze dwa filmy jutro się ukażą. Dzisiaj jeszcze nagram, ukażą się dwa filmy. Chcę zrobić temat na temat tych całych przecen i nie chcę zrobić to na zasadzie, pomyślałem, że przy okazji, jak są te przeceny na ledżery, Trezory i tak dalej, i tak dalej, to mogę wykorzystać to, żeby nagrać film o tym, o trochę o bezpieczeństwie. Ludzie szukają informacji, więc trochę o bezpieczeństwie, bo dużo osób nie rozumie, że jak się poda swojego sida, a to, to tak to wygląda. No cóż, co jeszcze mogę dalej powiedzieć? No Oczywiście pracuję cały czas, no, ten tydzień jest dla mnie wyjątkowo ciężkim tygodniem, ale staram się Wam nagrywać w miarę regularnie newsy, jakieś tam różne odcinki będę. Jutro jeszcze zrobię temat o obocie, bo dużo osób pyta o obota. Chcę nagrać taki odcinek w stylu cała prawda o obocie. Chcę Wam pokazać, na czym ten system polega tak dokładnie. Z moich doświadczeń, które już powiedzmy trze trzeci rok się bawię w to, gdzie można zarobić, gdzie nie da się zarobić, jak to w ogóle działa tak naprawdę, bo to nie jest, to nie jest kopanie, to jest symulacja kopania, dlatego tam można kować Ripple, Liska i tego typu rzeczy, czy właściwie XRP. No i z mojej strony to tyle. Tak jak mówię, działamy, rozwijamy się. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się do następnego razu.